Niepokojące informacje z kraju. W najbliższym czasie mogą nas czekać poważne ograniczenia. Pojawiły się niepokojące informacje dotyczące zamknięcia granic dla polskich obywateli. Najprawdopodobniej już w poniedziałek 10 sierpnia aż 4 państwa zamkną swoje granice dla Polaków. Wskaźnik zapadalności na koronawirusa na 100 tysięcy mieszkańców jest w Polsce zbyt wysoki. Które kraje planują takie działania? Niepokojące informacje z kraju. Podróżujących czekają poważne ograniczenia. Przepisy dotyczące kwarantanny oraz porady dotyczące kontroli zakażeń zostaną zaktualizowane w najbliższym czasie w niektórych krajach. Ważne, by pamiętać o tym, że udając się do jakiegoś kraju, należy zapoznać się z radami dotyczącymi regionu, a także przepisami obowiązującymi po powrocie. Zalecenia dotyczące podróży mogą bardzo szybko się zmieniać. Prawdopodobnie już 10 sierpnia kilka kolejnych krajów zamknie swoje granice dla Polaków ze względu na wysoką liczbę nowych zachorowań. Niepokojące informacje z kraju. Jeśli 14-dniowy wskaźnik zapadalności na 100 tysięcy mieszkańców w Polsce nie spadnie w ciągu najbliższych 5 dni, dla Polaków zostaną zamknięte kolejne granice. Ilość nowych dziennych zachorowań powinna spaść poniżej 100, co jest bardzo mało prawdopodobnym scenariuszem. Oznacza to zamknięcie granic dla Polaków przez Litwę, Łotwę, Estonię i Norwegię. To właśnie te kraje już w poniedziałek, 10 sierpnia prawdopodobnie zamkną swoje granice dla obywateli Polski. Powodem takich działań jest zbyt wysoka zachorowalność na COVID-19 w naszym kraju. Już w najbliższym czasie wielu podróżujących czekają bardzo poważne ograniczenia. Aż 4 kraje prawdopodobnie zamkną swoje granice dla obywateli Polski. We wtorek, 4 sierpnia opublikowano najnowsze statystyki dotyczące rozwoju epidemii koronawirusa. Wskaźnik zapadalności na koronawirusa w Polsce wyniósł 19,44. Daje to aż 7367 nowych zachorowań na 37,97 miliona mieszkańców. Co to oznacza w praktyce? Bardzo wysoka liczba nowych zachorowań stwarza ogromne ryzyko powstawania nowych ognisk koronawirusa w innych krajach po podróży obywateli krajów, które obecnie znajdują się w najtrudniejszej sytuacji. Jeśli sytuacja szybko się nie poprawi, granice zostaną zamknięte. Jeśli w ciągu najbliższych 5 dni liczba nowych zachorowań dziennych nie spadnie poniżej 100, w poniedziałek średnia wyniesie powyżej 16. Taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny, ponieważ praktycznie nie istnieją szanse na to, że liczba zachorowań spadnie aż tak nisko. W takim razie już od poniedziałku czekają nas kolejne ograniczenia. 2. Lekarze ostrzegają, że druga fala już uderzyła. Niepokojące doniesienia z zagranicy. 3. W
poniedziałek 10 sierpnia niektóre kraje będą aktualizowały listę obywateli, dla których obowiązuje zakaz wjazdu. Kraje takie jak Litwa, Łotwa, Estonia i Norwegia mają limit wskaźnika, który wynosi 20. To właśnie dlatego planują zamknięcie granic dla Polaków. Źródło: SK Info. Koniecznie obejrzyj nieziemsko prosty i szybki przepis na przepyszny posiłek.